Ej, Abera, a co to jest za zeszyt? Z tym zeszytem już nigdy nie dostaniesz pały z matematyki, bo nie dość, że na tylnej okładce jest mój pokój, w którym nagrywam, to na każdej stronie jest logo Abra Team. No chyba każdy chciałby to mieć. Wejdź na www.abra.ety i już teraz zamów swój zeszyt. Pierwszy link w opisie. Widzowie, zaczynamy sobie od 200 kredytów do Byrona, natomiast tu jest ciekawa sytuacja, bo zapytałem się was w komentarzach, jakiego mitycznego brawlera powinienem wybrać. Na początku wziąłem tego gościa, potem powiedzieliście mi, żeby wziąć Byrona, natomiast teraz wybieram sobie Tarę, bo totalnie zjechaliście mnie w komentarzach i powiedzieliście, że Tara jest najlepsza. Natomiast w sklepie mamy dzisiaj, słuchajcie, podwajacze punktów doświadczenia i to jest mega kozackie, bo do tego jeszcze 10 punktów mocy. A w karnecie dzisiaj dostaniemy jeszcze więcej punktów mocy oraz być może więcej kredytów, co by sprawiło, że będę mógł poulepszać zadymiarzy. Ale w dzisiejszym odcinku wybieram Griffa, bo wczoraj kupiliśmy nowy skin do Max i chcieliśmy się upewnić, czy ta postać jest mega kozacka. Ja w końcu mówiłem, że lubię, ale mimo wszystko na przykład Lolo gra mi się dużo lepiej, czy właśnie tym Griffem. Więc czy to dalej podtrzymamy? Widzowie, wbijamy jak najwięcej puch, dlatego wziąłem także Kubę, najlepszego gracza w naszym klubie, bo z nim się gra naprawdę całkiem sensownie. Widzę, że on wziął teraz Miko, chociaż w ogóle on posiada na przykład, tak mi się wydaje, że Kita posiada. Dobra, rozwaliłem, słuchajcie, pierwszego gagatka. Tu widzę, że jest El Primos. El Primo trzeba uważać. No nie, trzeba ewidentnie, słuchajcie, uważać. Nie no, Kuba, poszedł się, słuchajcie, tam lać ze wszystkimi naraz. Przecież ty, gościu, zaraz padniesz. Ja idę w takim razie tutaj szybciutko po Power Cube'a. Chciałbym ci tutaj pomóc, dobra, porozwalamy tutaj ich, porozwalamy, dobra. Okej, wrzucam, słuchajcie, tutaj, oj, mojego ulcika. Mamy już wielkie starcie. El Primo, słuchajcie, sobie tutaj zwiał, a ja go prawie dojechałem. On gdzieś tutaj, słuchajcie, był. Czy, o, jest, dobra, walimy go, dobra. Okej, rozwaliłem go, słuchajcie, rozwaliłem go. Więc jest naprawdę fajnie, mamy 4 Power Cube'y. To nie jest jakoś giga dużo, ale ogarniemy, słuchajcie, musimy to wygrać. Tym Griffem naprawdę gra mi się mega, mega dobrze. Ja go uwielbiam, serio. A powiedziałbym, że to dość ciekawe, bo on jest niby tylko epicki, nie żaden jakiś legendarny, mityczny i tak dalej. Dobra, dawaj tego El Primo, dawaj tego El Primo. Dobra, on jest odporny, ale robimy go, słuchajcie, robimy go ulcikiem. Pał, widzowie, to szybki strzał. Najwięcej eliminacji, 4-0. Elo, no porobiony. Więc teraz, bardzo rzadki. Tu, pa. Dobra, daj jakiegoś brawlera. Chciałbym przetestować nowego. No dobra, może być. Wejdź teraz na www.abra.ety i zamów sobie na przykład taką kozacką smycz, bo ona jest najnowszym produktem na sklepie i pamiętaj, że wysyłka wszystkiego już w 24 godziny. A do każdego zamówienia nie dość, że dokładamy zdjęcie z autografem gratis, to jeszcze jedną naklejkę i drugą totalnie za free, więc wejdź w pierwszy link w opisie i zamów coś na www.abra.ety. Widzowie, w tym momencie mamy także starcie w trybie duo, ale jest to Rachelka. Nie jest to osoba, którą znam, nie jest to osoba z klanu, jest to po prostu totalnie random, więc jestem strasznie ciekaw, jak to, słuchajcie, może wyjść. Bo tu naprawdę może, słuchajcie, być grubo. Tu może być naprawdę, słuchajcie, dość ciekawie. Dobra, dawaj tego kolesia, spróbujemy porozwalać. Ja mam tutaj mało życia, więc Rachelka, no i fajnie. Rachelka już go tutaj dobiła, trochę mi pomogła akurat w tej sytuacji. I ciśniemy, słuchajcie. O, dawaj tego kolesia, dobra, rozwaliła kolejnego. Ja natomiast dobiję tego tutaj, ładnie, pięknie. Oj, no nie uciekaj tak, wariacie, zwariowany. Masz za mało HP, żeby tutaj. No właśnie, no czemu tak daleko? Dobra, tu się jeszcze ten jakiś ziomek, słuchajcie, odrodził. Nie, przyciągnął mnie, dobra, dobiłem go i mamy wielkie starcie w 40 sekund. Ej, może to się okazać, że, słuchajcie, nie wiem, najlepszy kompan do gry ever w ogóle. Serio, o czym my tutaj mówimy? Nie wiem, ale dojechałem kolejnego typa. Jest grubo, dajcie tego ostatniego. Gdzie może być, słuchajcie, ten ostatni, no? To jest tak jeszcze daleko, jakby, wiecie, ta granica tego zielonego pyłu. Więc, no, my możemy szukać w nieskończoność, słuchajcie, tej osoby. No teraz to się zrespi w ogóle, jakby drugi ziomek, no nie? Ale masakra, słuchajcie, że z jakiegoś randoma wzięliśmy i się gra. No naprawdę dobrze, naprawdę, słuchajcie, jest grubo. O, dobra, tutaj jest ich dwójeczka, słuchajcie. To jest ich dwójeczka, no to ciśniemy, słuchajcie. Ciśniemy, dobra, jednego dojechaliśmy. Teraz, słuchajcie, czas na tego drugiego. On tutaj będzie się cofał, więc ja, słuchajcie, go dojeżdżam. Dobra, pał, nice. Dobra, ciach. Ej, Rachelka na propsie. Ej, w takim razie, słuchajcie, ciśniemy jeszcze raz. Jestem mocno zaskoczony. No to zobaczmy, słuchajcie, no serio. A można ją dodać jakoś do znajomych, jak ja wpiszę Rachelka? No bo może się okazać, że to jest, nie wiem, najlepszy ziomek na moje całe życie Brawl Starsowe. Okej, tak czy inaczej, słuchajcie, tutaj jest jakiś ziomal, więc trzeba, słuchajcie, na niego trochę pouważać. Dobra, trochę go walnąłem. Okej, dobra, dobiłem go. Nice. Dobra, tutaj, słuchajcie, ciśniemy. Nice, drugiego mamy, słuchajcie. Ale my ich, słuchajcie, tutaj ciachamy. Jest potężnie, słuchajcie. Już jest wielkie starcie? Co tu się dzieje?
Co jest nie tak z tą gierką? O wow, o wow, dobra, rzucam, słuchajcie, tutaj jeszcze nawet ulcika. Dobra, słuchajcie, dobra, ciach, 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 ciach. Członek drużyny zaraz wróci. Okej, słuchajcie, tutaj trochę lipa, tutaj troszeczkę lipa. Ja muszę jednak trochę uciec. Dobra, rzucam jeszcze, słuchajcie, tutaj ulta. Dobra, i patrzcie to, zrobimy to, zrobimy to. Nie, ja nie wiem, co powiedzieć. 3-0, najwięcej eliminacji. Jeszcze misyjka tutaj zrobiona. Tylko problem jest taki, że jak ja teraz wyjdę i na przykład odbiorę sobie start dropa. Nie, nie chcę grać znowu. Chciałem powiedzieć, że wiecie, no nie mamy jak odebrać teraz start dropa. Ale skoro ona nie chce grać dalej, szkoda. Naprawdę, słuchajcie, szkoda. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki, bardzo rzadki. Może monety. Ej, monety by mi się teraz mega przydały. Dobra, dzięki. Stówka zawsze na propsie. No i dobra, popatrzcie. Punkty mocy 1000. Okej, całkiem sporo, co? Dodatkowo kolejne punkty mocy 1000. No tylko, że ja nie mam teraz monet. Aby za monety właśnie zrobić, słuchajcie, coś sensownego. To jest w ogóle odblokuj dowolnego zadymiarza do epickiego poziomu? Wow, no to ja chcę to zrobić, słuchajcie, bo nie brakuje nam jakoś strasznie dużo. Musiałbym tylko zobaczyć w misjach. Wygraj bitwy 5, właśnie na przykład Griffem. No to co, robimy to. Dobra, wziąłem teraz starcie solo, widzowie, żeby zobaczyć, czy faktycznie będę ogarniał, czy nie. Jest Piper. Dawno nie grałem przeciwko Piper, to ciekawe. I był ten Byron, słuchajcie, widziałem, no. To jestem ciekaw, słuchajcie, tego Byrona także. Fajnie by było, słuchajcie, się z nim troszeczkę tam zmierzyć. Dobra, tutaj, słuchajcie, rozwalimy tak. Mamy Piper, słuchajcie, rozwaloną. Teraz tego gościa rozwalimy. Tu jest, słuchajcie, jeszcze jeden. W razie co? Dobra, jeszcze ulcikiem go, jeszcze go. O! Dobra, sorry, że się tak podjarałem, ale to było potężne akurat, co teraz odwaliłem. To było zdrowiuśkie. Naprawdę. Najsuwa totalna. Tam widziałem, słuchajcie, Rosę, więc na tą Rosę dobrze by było, słuchajcie, trochę uważać. Okej, dobra. Rosa, słuchajcie, wyrwała teraz dość grubo. Dobra. Walimy ją, walimy. Okej, nice. Jeszcze raz, nice. Błagam, nie zważywmy tego w jakiś głupi sposób. Słuchajcie, nie wiem, gdzie jest ten koleś. Wiem, że na tej mapie nie ma power cube'ów tak o do znalezienia. Uderzę w tę stronę. Dobra, tu nic akurat nie ma. Proszę, proszę, nie zgijmy tak. O, dobra, jest koleś, słuchajcie, jest ten koleś. Nie wiem, czy on bije na blisko, czy na daleko, słuchajcie, więc teraz go przeatakujemy. Przeatakujemy go. Dobra, ciach. No da! Ej, mam wrażenie, jakby on miał jakąś tarczę. To weźcie mi napiszcie w komentarzach, czy on miał takiego ulta, czy to był jakiś błąd. Bo wiecie, ja się nie znam, jestem po prostu ciekaw, bo no wiecie, biłem go i dosłownie on nie obrywał. Natomiast teraz tak, mamy, słuchajcie, star dropa, więc na pewno sobie go tutaj odbierzemy, wiadomo. Bardzo rzadki, jeszcze raz bardzo rzadki. Dawaj monety, wariacie, dobra, nice, stówka monet. Zaraz wrócimy, słuchajcie, do tego, ale chciałbym zobaczyć, czy ja za monety już mogę, słuchajcie, kogoś właśnie tutaj ulepszyć tego. O Jezus, 2000 monet potrzebuję. To ja nigdy w życiu, słuchajcie, tych monet nie uzbieram. No bo popatrzcie, jak to jest wszystko takie drogie. A dobra, do Loli też nie uzbieram i do Max też nie uzbieram. No to w takim razie odblokuj dowolnego zadymiarza. Mogę epickiego każdego. What? Każdego epickiego. Albo 1000 kredytów. Oj. Oj, widzowie. Oj, tu mi brakuje. A, tu mi by brakuje 1500. A nie, to nie wiem, czy kredyty są najlepszą opcją. Chociaż tu zaraz jeszcze kredyty wlecą. Dobra, to obczajmy, słuchajcie. Colette, widziałem, że często ktoś nią gra. Ems też często ludzie grają. Stu też ludzie często grają. Tego na niego też często widzę. Hanka to widziałem może kilka razy w życiu. Gayla widzę, Belle widzę. Aż rzadko, sama często widzę. Mandy, Mandy jest podobno mega OP, ale też jest na bardzo daleko, no nie? Dobra, tutaj jest Maisie, Pearl, Carl. Kurde, no nie wiem, słuchajcie, a może te kredyty? Jak myślicie, co wy byście w ogóle zrobili? Bo to jest ciekawe, słuchajcie, Colette, pokaż mi Colette. No, Colette, tak nie wiem. Jeśli już, to prędzej, słuchajcie, ta postać mnie mega często dojeżdża, bo to daje obrażenia na sekundę, no nie? Że siedzisz w tej takiej smudze i to cię po prostu uderza. Ja sobie ich tutaj przeglądam, żeby nie było, co oni tutaj, słuchajcie, wyprawiają. Ten mógłby mi na przykład się spodobać, ale ma bardzo mało życia, bardzo, bardzo. Pokaż tego Hanka. O, Hank, słuchajcie, no, ale on jest na krótki zasięg, to nie. To ewidentnie, taka postać tylko na krótko to nie jest najlepsza opcja. Najlepiej to jest właśnie taki, powiedzmy, średni zasięg, może daleki, ale, o, albo normalny, no właśnie. Dużo punktów życia, no ej, a może ten Ash byłby ok? Biorąc pod uwagę, że tutaj zaraz dostanę 200 tych kredytów chromatycznych i tutaj, słuchajcie, jeszcze, a, tu długo nie będzie, to za klejnoty będziemy mogli odblokować, słuchajcie, Tarę. Ewidentnie, słuchajcie, to zrobimy. Więc ja w tym momencie, ej, to może być głupia decyzja. Może powiecie mi, że nie
nie warto było to robić. Ale ja biorę, uwaga, kredyty. W tym momencie właśnie 1000 kredytów, więc no, już nie tak daleko, prawda? Za dosłownie chwilę, no bo nie tak daleko, będziemy mieli jeszcze kolejne 200 tutaj i wtedy za klejnoty bym ją odblokował. Co myślicie? Ale zrobiłem to głównie dlatego, żeby już zacząć odblokowywać pierwszą legendę, bo do tej pory żadnej legendy nie miałem. Teraz nie mamy tyle klejnotów, więc wbijmy tą misję. Jedną z misji jest to, żeby pokonać 9 przeciwników, a już pokonałem 4, więc teraz wybierzemy sobie, słuchajcie, lole i oczywiście ciśniemy, wiadomo, lecimy dalej. No dobra, słuchajcie, ostatnio, wczorajszy cały odcinek poświęciliśmy mitycznej Max. Dzisiaj, no, 10 minut co najmniej poświęciliśmy Griffowi, wiemy, że on jest absurdalnie dobry. Natomiast teraz, słuchajcie, chciałbym troszeczkę zająć się lolą. Chciałbym jednak sprawdzić, czy ona na pewno jest tak OP, jak ja ją, słuchajcie, zapamiętałem. Dobra, jednego zadymiarza mamy rozwalonego. Wezmę sobie tutaj, słuchajcie, ulcika. Ten ulcik, no właśnie, jakby ta postać jest tak przeepicka dzięki ulcikowi, moim zdaniem, że naprawdę on robi największą robotę. Dobra, rozwaliliśmy typa, słuchajcie, został nam tylko jeden kolo. Tylko jeden, słuchajcie, kolo. Ulcik cały czas jeszcze, słuchajcie, nasz żyje, więc tego gościa trzeba teraz podojeżdżać, słuchajcie, właśnie z tym ulcikiem. Oj, teraz to wyrwałem trochę, to nie za fajnie, słuchajcie, nie za dobrze, nie za dobrze. Ale dobra, ej, mam mało życia, naprawdę, słuchajcie, mam teraz mało życia. Dobra, o kurde, ale bije, nie, to ja poczekam. Poczekam, aż zrobię sobie tutaj troszeczkę tego HP. I teraz tak, on, słuchajcie, tutaj będzie wchodził. Dobra, teraz go rozwalamy. Nice! Pał, pał, pał. I jeszcze 11 ranga. Tutaj widzicie, pokonaj 9 przeciwników mamy zrobione. No dobra, brakuje nam jeszcze troszeczkę tego expa. Natomiast popatrzcie, mega świnia już za 4 dni. Kiedy wy to oglądacie, to już tylko 3 dni, więc liczę na, że nasz klub ogarnie tutaj, jak to będzie działało. Więc teraz weźmy zbiory klejnotów 5 na 5. Lola może być o tyle dobra, że z tym ultem, o Jezu, co tam będzie się działo. W Loli to jest fajne, a w Max nie. Że Lola ma dużo życia. Serio, okej, może to nie jest El Primo, który ma 10 koła czy więcej, ale jednak te 6 tysięcy, słuchajcie, życia jest lepsze niż 3, więc spoko. W ogóle ten El Primo ma tylko 6 koła życia, więc to jest jakiś mega niewyskilowany El Primo akurat, no nie? Że nie jakoś wymaksowany po prostu. Dobra, słuchajcie, strasznie biją, więc ja sobie tutaj zawijam trochę. Okej, teraz byśmy sobie podeszli może bliżej, też byśmy sobie, słuchajcie, coś pozbierali tutaj, właśnie jakiś tutaj klejnocik, coś, zawsze spoko, zdrowiuszko. Dobra, teraz poczekajmy, słuchajcie, na odnowienie się tego ataku. Okej, dobra, uciekam. Jednego rozwaliłem, słuchajcie. Jednego rozwaliłem. Teraz wezmę sobie, słuchajcie, ulta. I z tym ultem powinniśmy, słuchajcie, móc tu... O nie! Nie zauważyłem go, obiecuję. Przysięgam, że go nie zauważyłem, ale padaka. Dobra, podjeżdżamy, słuchajcie, w takim razie z drugiej strony. Może tutaj właśnie jakiś klejnocik wypadnie. Dobra, nawet mamy klejnocik, więc spoko. Ważniejsze dla nas od samego klepania się jest to, żeby faktycznie, słuchajcie, ten klejnot na przykład przytrzymać, no nie? Tam leci Dynamite, więc też nie chcę za bardzo się z nim tutaj klepać. I właśnie wolę pozbierać kolejne klejnoty, bo on będzie do mnie rzucać, ale ja nie mam sensu jakby tutaj tak bardzo podjeżdżać. Dobra, 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 dobra. Okej, mam teraz mało życia, a te klejnoty jednak się liczą. Oni mają już, słuchajcie, 15, a my mamy tylko 2. Dobra, już mamy teraz 9. Oni trochę stracili, więc rozumiecie. Trzeba tutaj dość defensywnie, słuchajcie, do tego podchodzić. Dobra, zabieram kolejne. Okej, dobra, trochę walnęło, ale mam 3 klejnoty. Mamy teraz po 11, jeżeli chodzi o teamy, więc spoko. Czy ten Dynamite jeszcze, słuchajcie, tutaj stoi? Bo jeżeli nie, no to ja podchodzę po kolejny klejnot. Dobra, jest kolejny klejnot i jeszcze jeden. Mam teraz, słuchajcie, 5, więc ja nie mogę, ewidentnie, słuchajcie, nie mogę tak bardzo się w 100% klepać. Tylko, o nie, oni mają odliczanie. Tylko ja właśnie, słuchajcie, muszę podjeżdżać. Znaczy teraz to muszę podjeżdżać, żeby oni, słuchajcie, stracili tego jak najwięcej. O kurde, dobra, bierzemy ulcika. I teraz, słuchajcie, z tym ulcikiem coś tam możemy powalić, ale no nie, my to przegramy. No nie może tak być, widzowie, ale my naprawdę to przewalimy za sekundę. Nie, no nie, no please, please. Tylko ja trzymam klejnoty. No dobra, możemy odebrać sobie, słuchajcie, te kredyty. Popatrzcie, tu jest 100 do tary, tu jest druga 100 do tary, więc brakuje nam dosłownie tylko 300. A, tego jeszcze nie mogę kliknąć. Popatrzcie, jakbym chciał ją teraz oczywiście odblokować, będzie to kosztowało 56 klejnotów. I mogę to zrobić. Ale pomyślałem, że tym możemy zająć się oczywiście jutro. A teraz warto by było zrobić walkę z bossem, dlatego że ta postać jest naprawdę gruba, a mamy wyzwanie eksperckie. I sprawdzimy, czy ona jest lepsza od Max. Wczoraj robiliśmy to z Max, no i niestety się nie udało. Prawda jest też taka, że akurat Max ma mało życia, co nie? A tutaj jeszcze jej ult może tym bardziej pomóc, więc dawajcie, ciśniemy. Ewidentnie, słuchajcie, musimy sobie poradzić. Dawajcie, dawajcie, klepiemy go. Już stracił 10 koła życia, więc no, wcale nie tak mało. Dobra, szkoda tylko, że odnawianie ataków w Loli jest naprawdę, słuchajcie, długotrwające. Serio, to trwa całkiem sporo czasu. Dobra, bij tutaj. Okej. Trzeba uważać na te rakiety. Dobra, walniemy go jeszcze raz tutaj. Okej, stracił 40 koła życia. No to nie jakoś, słuchajcie, mało, ale też nie jakoś giga dużo. Dobra, ale teraz, słuchajcie, z ulcikiem. No właśnie, z ulcikiem
Nice, dobrze, dobrze, daję z ulcikiem, dobrze. Dawaj z ulcikiem, to naprawdę, to aż miło się, słuchajcie, gra. Tylko nie rozwalaj mi tego ulta, żeby ona mi tutaj nie zniknęła, ta właśnie jakby postać zduplikowana. Dobra, dawaj, 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 raz, dwa, dobra, zniknęła teraz. Ale my zabraliśmy mu już 85 tysięcy życia. Nieźle, zaraz zabierzemy, słuchajcie, mu 100 koła życia. Okej, dobra, on se tutaj zwiał, ale my go tutaj walniemy jeszcze raz. Teraz jeszcze raz go tutaj walniemy i widzicie, jak jest ten ult, to naprawdę to oddaje. To naprawdę to oddaje. Dobra, trzeba się trochę zregenerować. Ja nie chcę, słuchajcie, ani razu tutaj zginąć, no nie? Żeby nie było padaki. Dobra, rozwaliliśmy tego gościa. Teraz, słuchajcie, podjeżdżamy znowu. Dobra, znowu. Okej. On ma już tylko 215 tysięcy, słuchajcie. 210 nawet. Okej, dobra, teraz akurat się wkurzy, więc dajemy, słuchajcie. Dobra, i teraz atakujemy. Teraz, słuchajcie, atakujemy. Dobra, pał. Wyrwał. Dobra, teraz ciach. Teraz znowu ciach. Okej, członek drużyny pokonany. No to słabo, no to słabo. Ja mówię, nie chcę zginąć ani razu. Żeby tu nie było padaki, bo wczoraj przez coś takiego przegraliśmy. Dobra, obaj członkowie, słuchajcie, pokonani. Teraz boss jest bardzo wkurzony, słuchajcie, bardzo jest boss wkurzony. Więc to też, słuchajcie, nie za dobrze. Okej, słuchajcie, uciekamy, słuchajcie. Okej, ja sobie teraz regeneruję typowo życie, no nie? Typowo, słuchajcie, uciekam sobie, żeby regenerować życie. I teraz, słuchajcie, ciachamy tego bossa, ciachamy. Tylko, że ich jest tutaj, słuchajcie, strasznie dużo tych jakby jego pomocników, no nie? Dobra, słuchajcie, rozwalmy w takim razie je. Okej, wrócił mój ziomal, Spoko. Mogę mu pomóc z tymi gagatkami. Dobra, dawaj ich teraz, dawaj. Dobra, robimy ulcika i teraz, słuchajcie, z ulcikiem musi być lepiej. Boss oczywiście jest bardzo zły. No nie, no ej, dlaczego oni są cały czas pokonani? Czemu ja tak szybko nie ginę? A oni są pokonywani, słuchajcie, po pół sekundy od, kurde, rozpoczęcia gierki. No wytyfy w ogóle. Jakby co tu się dzieje? Okej, ja teraz muszę trochę uciec. Bo straciłem, słuchajcie, życie, straciłem, nie będę mówił, że nie. Dobra, tu, słuchajcie, zgość. Dobra, rozwalimy go. Okej, teraz, słuchajcie, ulcik, teraz walniemy tego. Teraz, słuchajcie, znowu walimy go. I on będzie już miał, słuchajcie, poniżej stówki zaraz. Zaraz będzie miał poniżej, słuchajcie, stówki. Teraz to nawala tak rakietami, że naprawdę niebezpiecznie się zrobiło. Trochę regeneracji, słuchajcie, życia musi być. Okej, teraz tego, słuchajcie, rozwalimy. Dobra, rozwal go. Jest nas trzech, musimy sobie dać radę. Dobra, on ma, słuchajcie, 90 tysięcy, już nawet 80. Nawet już 80. Dobra, poniżej 80, więc ciskamy go, słuchajcie. Ale jak wypadają te bossy, to od razu pierwsze, co robimy, słuchajcie, to te bossy. Znaczy te bossy. Ci pomocnicy, niech będzie, no nie? Więc dobra, jedziemy. 65 tysięcy, słuchajcie, ma. To jest do zrobienia. To jest naprawdę, słuchajcie, do ogarnięcia. Dobra, nawalamy go 3 razy teraz. O kurde, 60 koła dalej ma. Myślałem, że będzie miał jednak jakoś trochę mniej, a jednak nie ma. Dobra, słuchajcie, teraz z ulcikiem. Z ulcikiem będzie zdrowo. Dobra, dawaj, bo teraz to on będzie dużo będzie dostawał. Dobra, okej. Spoko. Okej, dawaj. Podchodzimy. Dobra, ciachamy go. Słuchajcie, 30 tysięcy ma. 30 tysięcy niepełne, nawet 25, słuchajcie, teraz. To jest już mało. To jest już naprawdę, słuchajcie, mało. Oj, wkurzył się. Dobra. Jeszcze, słuchajcie, ulcik dodatkowo. Dojedziemy go teraz, słuchajcie. Okej. On ma 9 tysięcy, słuchajcie, teraz. Dojeżdżamy go tak, no, totalne bajojajo. Patrzcie to. Koniec go. Kończymy go. Nice! Bez żadnego zgonu. Ja mu zabrałem 200 tysięcy, a ten koleś 38? No, ale najważniejsze, że mamy expa. I jeszcze w nagrodę jest star dropik. Rzadki. Jeszcze raz rzadki. Dobra, podwajacze jeszcze. Ohoho, ale tutaj się grubo zrobiło. Dawno nie grałem na padu, a zawsze mówiłem, że to jest moje ulubione wydarzenie. Gramy przeciwko Kurkowi i przeciwko tej postaci, którą mogłem wybrać, no nie? Więc to będzie całkiem chyba ciekawy test. Czy faktycznie dobrze, że wziąłem tam te kredyty, no nie? Dobra, uwaga, podjeżdżamy. Ja oczywiście nie chcę być tutaj rozwalony. Okej, już jednego, słuchajcie, gościa nam rozwalili, więc padaka, totalna padaka. Dobra, słuchajcie, tego tutaj dojedziemy raczej na luzaczku. Jeden jest rozwalony. Teraz, słuchajcie, tego tutaj przeatakujemy. Dawaj, bo zaraz może być ulcik. Jak będziesz ulcik, to już będzie, słuchajcie, zdrowiusieńko, nie? Dobra, słuchajcie, rozwaliłem kolejną postać. Jeszcze jedną rozwaliłem. To teraz, słuchajcie, z ulcikiem to już naprawdę musi się udać. Ej, dlaczego ja tak obrywam? Czemu ja tak cały czas obrywam? Kurde. Dobra, dawaj, bo mamy ulcika. Nie ma... Aj! Karamba bamba! Ale dobra, jest powrót, słuchajcie. Tak czy inaczej, mam 3 fragi, więc jestem zadowolony, żeby nie było. Natomiast tutaj, słuchajcie, tego gościa musimy dojechać. Okej, dobra, on ucieka, ale teraz go dojeżdżamy. Dobra, został dojechany. Teraz, słuchajcie, tego kruczka rozwalimy. Nice! Jeszcze z tym ulcikiem tego jeszcze jednego, słuchajcie, musimy. Ciach, jeszcze jeden!
ej, mam 6 fragów, a ani razu nie widziałem naszego sejfu. Natomiast ja czyszczę, a ziomale podjeżdżają. Patrzcie, no. Naprawdę to może, słuchajcie, działać. To może nie być takie głupie. Okej, nie ma co tylko tak za szybko podjeżdżać, słuchajcie. Dobra, 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 dobra. Okej, gość dał jakiegoś dziwnego ulta chyba, czy coś, co to było. Dobra, kruk rozwalony. Niby kruk jest taki OP, ale jak źle go używasz, to on może naprawdę robić giga problem. Oj, 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 tu jest koleś nasz! Tu jest przeciwnik, nie wiedziałem o tym. Nawet jak zginę, o, rozwaliłem go jeszcze na 200 HP. Co tu się stało w ogóle teraz? Ej, masakra. Masakra, jeszcze kruk podjechał, słuchajcie. Jeszcze jest kruk. Dawaj tego kruka, dawaj tego kruka. Dobra, no, oj nie, rozwalił nas teraz. Niedobrze. Niedobrze, dawajcie, dobijcie go. Szybko, 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 szybko. Naprawdę, oj, to jest niesamowicie ciężki napad. Naprawdę, rzadko się, słuchajcie, zdarza chyba aż tak ciężki napad, mam wrażenie. Dobra, słuchajcie, jednego rozwaliłem. Teraz, słuchajcie, szybko tutaj ciśniemy. Ciśniemy, ciśniemy, słuchajcie, pod nich. Dobra, tego kruka z ulcikiem to na pewno się uda. Tego też, słuchajcie, musi się udać. On jest odporny jeszcze, on jest jeszcze, słuchajcie, odporny. Dobra, to teraz, słuchajcie, teraz go dojeżdżamy. Teraz, słuchajcie, z ulcikiem i teraz szybko, słuchajcie, safe. Oj, za mało temu safe'owi zabrałem. Myślałem, że tak z 5000 życia mu zabiorę. Ale nie zdążyłem, słuchajcie, nie dałem rady aż tak szybko. Dobra, teraz tak czy inaczej tutaj podjeżdżamy. Dawaj, dawaj, no ej, nie mogę go trafić. Dobra, rozwaliłem go, ale nie mogę go coś dziwnie trafić. Słuchajcie, zostało tylko trochę sekund. Więc teraz, słuchajcie, najszybciej jak tylko się da, musimy atakować, słuchajcie, ten safe. Musimy, słuchajcie, musimy atakować, żeby po prostu to wygrać. Patrzcie to! Tylko przez to, że tutaj zacząłem atakować ten safe, my to wygramy, słuchajcie, wygramy to. Bo mamy więcej procent. Patrzcie na to, oni nie wiedzą. Oni o tym nie wiedzą. Let's go! 11 fraków, co jest?